Cześć. A dzisiaj dla Was taką oto konstrukcję elektroniczną. Jest tak kłódka, której kot ustawiamy tam góra, dół, lewo, prawo, góra, dół. Możemy sobie to oczywiście zmienić. Poniekąd też można to tutaj podłączyć przez Bluetooth. Nie robiłem tego i nie to jest jakby celem filmu. Chciałbym pokazać najpierw to, że ta kłódka funkcjonuje, a później obejście pewne, które bardzo łatwo zastosować, żeby ją otworzyć. Nie mówię o taku siłowym, to jest góra, dół, lewo, prawo, góra, dół. Góra, dół, lewo, prawo, góra, dół. Silniczek zadziałał i kłódkę mamy otworzoną, otwartą, jak wolicie, a teraz zamkniętą. No i wszystko pięknie działa. I na czym polega z nią problem? Oczywiście nie mówię o odcięciu, tak jak czy tam jakimś innym siłowym ataku, ale zajrzyjmy sobie pod tą zaślepeczkę. Tam jest gdzieś bateria, którą pewnie można wyłuskać, ale my nie chcemy jej łuskać. Ja tak sobie zwróciłem uwagę, że jak tutaj sobie gmeram, to mi świeci się, zwiera coś. Coś tam, ten silnik działa, nie działa. O! I wystarczy leciutko napinając. No teraz się zatrzasnęło w takiej pozycji boczno niewygodnej, ale lekko napinając i zwierając coś tutaj w tym mechanizmie, w tej elektronice. Nie psuli, nie. Już się bałem, że bateria, coś tutaj już, bateria słabiej działa, no ale generalnie bardzo łatwo to otworzyć boczkiem. O, w ten oto sposób. Także konstrukcja no ciekawa, interesująca, nowoczesna, taka amerykańska, ale co z tego, skoro możemy zdjąć tą zaślepkę i cokolwiek tutaj zewrzeć. Nie wiem, czy to będzie widać, a czasami nawet mi jakieś takie iskierki poleciały, mi się wydawało. Drobne z baterią obudową. No słabo to wygląda, tak? Że gmerając sobie czymkolwiek, jakąś tam blaszką, możemy to zdekodować. Nie wiem, czy właśnie nie rozwaliłem kompletnie baterii, bo już mi nic nie chce gadać. Jeszcze coś tam działa. Więc spróbujmy powtórzyć sobie test po raz ostatni, ale już ten silnik chyba. Nie jest silnik. Nie wiem, czy już ta bateria nie padła. Nie. Jeszcze nas spuściła. Dobra, to tyle. Taka ciekawostka. Jak już w lepszą jakąś taką technologię wchodzimy bluetoothowo elektroniczną, to warto sprawdzić, czy ten mechanizm nie jest na jakieś zwarcie podatny. Teraz to na w ogóle już tutaj zbieramy chyba po paluchu nawet. To zaczyna grać. Dobra, to tyle. O, zablokowała mi się znowu w tej pozycji. Jeszcze spróbuję ją odblokować. No jest to prostsze niż myślałem. Kłódka elektroniczna. Wszystko cacy. Czekajcie, muszę leciutko napiąć. Jak się nie napnie, to ona nie chce puścić. Ten silnik chyba nawet nie musi zagadać. Tam ci się coś zwiera i jeszcze przed nim to jest. On sam z siebie to jeszcze nie otworzy tej kłódki. W sensie takim, że zagadał zielono, ale nie otworzy się pałąk. Trzeba przy lekkim napięciu gdzieś coś jeszcze pogmerać. Dobra, to tyle. Taka ciekawostka. Pogmeramy i konstrukcja otwarta. Nawet podejrzewam, że w wielu przypadkach szybciej niż zanim wbije ten kod. Także dzisiaj taka ciekawostka bez siłowych otwarć i bez pikowania, wytrychowania, jak to woli, od atak na zwarcie. Trzymajcie się. Cześć.